Świętokrzyski Związek Lekkiej Atletyki jest niesamowicie dumny z tego, co zrobił Kielecki Klub Lekkoatletyczny dla Świętokrzyskiej Lekkiej Atletyki w tym roku. To są naprawdę warte podkreślenia szczyty sportowe, które w tym roku zostały osiągnięte. 20 medali, to jest coś niesamowitego i na pewno każdy zastanawia się, jak to jest możliwe, że przy tak małych środkach, przy tak małych nakładach na sport i na Kielecki Klub Lekkoatletyczny można takie rzeczy osiągać. Nie powiem, że to jest cud, to jest ciężka praca trenerów, zawodników i przede wszystkim wytrwałość i dążenie do celu, które zawsze przyświecało wszystkim w tym klubie. To były 20 medali rangi Mistrzostw Polski, ale na wielu innych imprezach, gdzie startowali ci najmłodsi, te krążki również były zdobywane. Tak, no mamy bardzo fajną grupę kilkudziesięciu, no niemalże 60 dzieciaków, które też jak najbardziej zdobywają medale i to jest fajne, że dzieciaki od 7-8 roku życia już bawią się w sport i osiągają pierwsze sukcesy. Zdecydowanie multimedalistką w waszym klubie jest Sabina Jarząbek, która zaczęła medale Mistrzostw Polski zdobywać dopiero w wieku seniorskim. Dla mnie osobiście, z racji tej, że znam Sabinę od ponad 15 lat, to jest wielka duma i honor i dla Kielerskiego Klubu Lekkoatletycznego to jest naprawdę ogromna gwiazda. To jest przede wszystkim kobieta, która dążąc do celu, mając sobie ogromną wytrwałość i determinację, osiąga tak wspaniałe sukcesy. To jest coś, co w życiu jest niesamowicie ważne, że człowiek posiadający marzenia, określający swoje cele, zdąża do nich i osiąga w efekcie. Medale Mistrzostw Polski, które w tym roku Sabina zdobyła, ja wierzę, że to nie koniec. Ja wierzę, że to nie jest szczyt Sabiny. To jest taki etap, który niewątpliwie daje jej ogromną satysfakcję i poczucie wartości tego, co robi. Ale przed nią ten szczyt, który dla sportowca jest największy. Igrzyska Olimpijskie. I to jest taki cel, o którym na pewno jeszcze 5 lat temu nie myślała, ale dziś one są bardzo blisko niej. Następcą Sabiny jest Oliwia Bełczew, która też w biegach ulicznych radzi sobie rewelacyjnie. Tak, jak najbardziej. Tu jest jeszcze bardzo, bardzo młodą zawodniczką. Jeszcze przed nią bardzo wiele pracy i jeśli nie poprzestanie na tym, co już i będzie naprawdę osiągała i zamierzała osiągać coraz większe cele, to Oliwia też, jak to się mówi, ma papiery na to, żeby osiągać niesamowite sukcesy w biegach długich. Wspomniał pan o Igrzyskach Olimpijskich. Nie możemy zapominać o Karolinie Młodawskiej, która medal Mistrzostw Polski zdobywała w tym roku. Świetny występ na Uniwersjadzie. No i drzwi Paryż 2024 przed nią są otwarte. Tak, jak najbardziej. No, Karolina też jest osobą, która aspiruje do bycia członkiem kadry narodowej olimpijskiej i myślę, że to jest w jej zasięgu. Niewątpliwie przed nią też ciężka praca i ogromna determinacja, ale posiada ją w sobie, a więc myślę, że będzie zmierzała również w tym kierunku i będzie chciała osiągnąć minimum olimpijskie i być na igrzyskach. Oczywiście mówiąc o medalach Mistrzostw Polski zdobytych przez zawodników Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego, nie możemy zapominać o tyczkarzach, bo Agnieszka Wrona, trenerka właśnie tej konkurencji, no robi wszystko, żeby zdetronizować tą dyscyplinę sportu w Polsce. Tak, no tu niewątpliwie tyczka jest, można by powiedzieć, patrząc przez ilość medali i to, co osiągnięte zostało w tym roku, no taką typową, klubową konkurencją w lekkiej atletyce w Kielerskim Klubie Lekkoatletycznym. 6 medali, po 2 medale każdy na Mistrzostwach Polski, z czego większość to medale złote, no to jest naprawdę również majstersztyk, a więc no wyczyn trenera, ale i zawodników ogromny i wielkie gratulacje za to. Nie możemy zapominać też o miotaczach. W tym roku Wiktoria Wijas, brąz, zmagała się z kontuzjami. Zresztą no nie ukrywam, że grupa miotaczy w tym roku to w ogóle była przetrzebiona kontuzjami. Jedna z potencjalnych medalistek, no niestety uraz stopy wyeliminował zupełnie ją z walki o medale. Katarzyna Furmanek, uraz kolana, znowu po krótkich treningach, niestety 4. miejsce. Ale wszystko mija i całe szczęście, że znowu wytrwałość i determinacja daje o sobie znać i będą walczyć o to, żeby w przyszłym roku było jeszcze lepiej. Tutaj, żeby nie było tak całkiem źle, to pojawił się fantastyczny młody zawodnik Dominik Kotulski, który w tym roku rzucił fantastyczny wynik w rzucie dyskiem jako młodzik, przekroczył 60 metrów, zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski Młodzików i przed nim też wspaniała przyszłość. Jeden z największych sukcesów, takich niespodziewanych, to brązowy medal sztafety żeńskiej. Tak, no w sporcie trzeba oprócz ciężkiej pracy mieć też trochę szczęścia. Tu niewątpliwie trzeba przyznać, że praca poparta została wspaniałym szczęściem i medal brązowy Mistrzostw Polski to dla wielu tych dziewczyn jest ogromny sukces i wielkie gratulacje dla nich, że walczyły o ten medal i że walczyły do końca i to spowodowało, że brąz jest w ich ręku. 20 medali zdobytych w tym roku to największa ilość od początku istnienia tego klubu. Tak, 7 lat temu
Mieliśmy jeden. I od 7 lat wzbijamy się do góry, cały czas idziemy do przodu. Po 7 latach mamy 20. Czy to było 7 lat tłustych? Myślę, że nie. Jeszcze będą tłustsze lata od tych. Kielski Klub Lekkoatletyczny w świętokrzyskiej lekkiej atletyce, w świętokrzyskim sporcie. I jest w zasadzie na samym szczycie od kilku lat. A więc myślę, że to utrzymywanie się jest ogromną zasługą przede wszystkim trenerów, grupy trenerów, którzy no, pracują wytrwale, konsekwentnie i zmierzają do swoich wyznaczonych celów, ale przede wszystkim coraz większej rzeszy młodych adeptów, którzy pojawiają się i chcą rozwijać się sportowo przede wszystkim. I to jest fajne i to powoduje, że jest taki efekt, a nie inny. I będzie jeszcze większy. Karolina Młodawska, zawodniczka kielskiego KKL-u. Bardzo udany. Wiele medali, 20 medali Mistrzostw Polski zdobyli zawodnicy naszego klubu. Ty też przyczyniłaś się do tej 20. Tak, ja zdobyłam 2. Każdy wkłada tutaj bardzo dużo pracy, dużo serca w te treningi i mamy efekty. W tym roku bardzo fajny występ na Mistrzostwach Polski. No i trzeba podkreślić, rewelacyjny występ na Uniwersjadzie i przed tobą otwiera się droga najważniejsza dla sportowca, czyli Igrzyska Olimpijskie. Tak, z całego serca wierzę, że uda mi się na nie dostać, ale też po drodze są jeszcze Mistrzostwa Europy, więc tam w sumie już jestem w rankingu. Mam bardzo wysokie oczekiwania co do sezonu 2024. Nikodem Pochopień, tyczkarz Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego. Dla ciebie i dla klubu rok 2023, no można powiedzieć, rewelacja. Jak najbardziej. No rok naprawdę przełomowy. Udało się bardzo dużo sukcesów zdobyć. Nawet nie ja sam, ale nawet my jako klub. Dla mnie personalnie również, bo ponieważ w końcu udało mi się wygrać Mistrzostwa Polski halowe, brąz na stadionie, no i też nowy rekord województwa. 5-11, w końcu piątka została przełamana, więc jak najbardziej udany. 20 medali Mistrzostw Polski zdobytych przez zawodników KKL-u. Myślę, że w przyszłych latach będzie jeszcze lepiej. Mamy nowych zawodników, którzy się bardzo dobrze rozwijają, chociażby teraz po tej Olimpiadzie LDK. Naprawdę tam też super mali pokazali klasę. Zostaliśmy sklasyfikowani na 7 miejscu w kategorii wszystkich województw, więc myślę, że to jest naprawdę dobry wynik i dobra podkładka pod kolejne sukcesy. I żeby tych medali było jeszcze więcej w Mistrzostwach Polski, żebyśmy mieli też lepsze wyniki.